Zodiakalny strzelcu, oto twoje czytanie na czerwiec 2024. Dowiesz się, czego się spodziewać, co tam w miłości, w twoich sprawach finansowych i w zdrowiu. Potem wylosuję dla ciebie afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać przez ten miesiąc, kiedy potrzebujesz poczuć swoją wewnętrzną moc. A na końcu aniołowie odpowiedzą na twoje osobiste pytanie, tak lub nie. Także warto już zacząć myśleć nad swoim pytaniem, a teraz poproszę o wiadomość, co czeka strzelca w czerwcu 2024. Podróż fizyczna lub mentalna, która sprawi, że osiągniesz jakąś mądrość, zrozumiesz coś ważnego i to będzie dotyczyło twojej relacji romantycznej albo twojego życia miłosnego. To jest połączone z namiętnością, pasją, z twoim życiem seksualnym. Tutaj zrozumiesz coś ważnego poprzez relację z kimś albo poprzez refleksję, jakąś lekcję życiową, czy właśnie zintegrowanie jakiejś lekcji w końcu i przejście dalej. To dla każdego będzie trochę coś innego, bo to jest czytanie kolektywne, no i każdy z was jest w innym momencie swojego życia, ale pokazuje się też tutaj dużo namiętności, więc dla wielu z was widzę nową osobę po długim okresie bycia singlem. Ktoś w końcu sprawia, że wzbiera w was namiętność. Wow, zobaczmy, co jeszcze strzelec powinien wiedzieć na temat czerwca. To będzie szybki miesiąc, szybko lecą karty, szybko będzie się działo. Tutaj sierpień pokazuje się jako ważny miesiąc, więc to, co dzieje się teraz, będzie miało na ciebie wpływ aż do sierpnia albo przez 8 kolejnych miesięcy, albo przez kolejnych 8 lat. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, ale też okres letni pokazuje się jako bardzo ważny dla ciebie. Dla niektórych z was aż do sierpnia będziesz jeszcze w trakcie tej lekcji życiowej na temat namiętności. Jeżeli temat relacji z tobą nie rezonuje, to tutaj też to może być temat tego, co sprawia w twoim życiu, że czujesz pasję, co cię pasjonuje, co chcesz robić w tym kierunku. To też może być taki temat dla ciebie, strzelcu. Tutaj mamy jakąś nieprzyjemną sytuację z młodszym mężczyzną, która spowoduje strach, obawy, napiętą sytuację. To może być twój syn, to może być jakiś młodszy mężczyzna z twojej rodziny, to też może być młodszy mężczyzna, z którym jesteś w relacji, albo jeżeli nie jest młodszy, to jest mniej dojrzały od ciebie. Więc tutaj będzie jakieś napięcie, ale jest karta, będziesz zaopiekowany w trudnym czasie. Słyszę, to nie jest twoja wina dla tych z was, którzy potrzebują to usłyszeć. Poproszę więcej wskazówek, czy tutaj ta sytuacja dobrze się rozwiąże. Ta sytuacja jest na pewno częścią tych lekcji życiowych, w trakcie których jesteś. Tak, zwiększ swoje wysiłki, by osiągnąć swoje cele. Tak, tutaj, żeby rozwiązać tę sytuację polubownie, to trzeba będzie się postarać. Może niektórzy z was zrobią coś za szybko, zbyt pochopnie, ktoś się obrazi. Tutaj też widzę taką sytuację, trzeba będzie naprawić, ale to się uda. Dla innych z was też widzę sytuację zawodową, że ktoś mniej doświadczony spowoduje trudną sytuację, będzie się wydawało, że mogą być kłopoty finansowe, ale trzeba będzie tylko trochę zwiększyć swoje wysiłki, żeby tę sytuację naprawić, więc tutaj nie widzę nic złego. Jest też karta starszego mężczyzny. Okej, okay. O co tutaj chodzi? Poproszę o wyjaśnienie. Może właśnie ktoś starszy, bardziej doświadczony przy tym pomoże. Jest karta nieporozumienia i karta bólu serca po stracie czegoś, czego już nie mamy. Poproszę jeszcze wyjaśnień więcej. Tak. Okej. Tutaj chodzi o sprawy sercowe.
Czyli dla większości z Was to chodzi o sprawy sercowe, o sprawy rodzinne też może chodzić, bo jest starszy mężczyzna, młodszy mężczyzna. I tutaj będą jakieś nieporozumienia. I te nieporozumienia, te napięte sytuacje są spowodowane jakimiś ukrytymi sekretami, które ma ten młodszy mężczyzna, albo starszy, albo obaj je mają. Tutaj zobaczmy dalej, jeszcze poproszę więcej wskazówek. Jak to się rozwiąże dla strzelca finalnie w czerwcu? To wszystko może trwać też do sierpnia, te nieporozumienia i tak dalej. Dobrze, jest karta tak, wielbłąd. Wytrzymaj, a pokonasz problemy, więc tak, tutaj mogą być jakieś problemy do sierpnia. Jest karta małżeństwa, karta tego, że ktoś pojawia się nowy w Twoim życiu, a także karta ogłoszenia. Więc tutaj mam bardzo wiele wiadomości, zacznę od tych, które szybko mi idą. Tak, tutaj single, możecie odkryć poprzez te lekcje życiowe, co Was blokowało w miłości. Jeszcze trochę Was będzie blokować, ale do sierpnia albo za 8 miesięcy, to dla niektórych, oczywiście dostosuj to do siebie, poznasz kogoś nowego, ktoś nowy wejdzie do Twojego życia, z kim stworzysz małżeństwo, związek, będzie to bardzo radosny czas, wszystkim będziesz chciała o tym mówić. Widzę tutaj też dla tych z Was, którzy są w relacji, że jest możliwe, jeżeli tutaj są nieporozumienia z Twoim partnerem, stres, ból serca, no jakieś sekrety, to niestety lepiej się zaopiekować tutaj sobą, swoim sercem. Jeżeli boisz się odejść z powodów finansowych, to nie martw się, wszechświat zaopiekuje się Tobą. I ktoś nowy pojawi się w Twoim życiu, ale to widzę, że raczej w sierpniu albo po sierpniu, później. Wow, ciekawe. Zobaczmy zatem, co powiedzą aniołowie miłości na temat czerwca, jaka jest ich wiadomość dla strzelca. A jeśli ten film podoba Ci się to, co robię, to proszę polub wideo, skomentuj je, wyślij do kogoś, to bardzo pomaga mi rozwijać kanał i szerzyć cenne wiadomości, wskazówki dla większej grupy osób. Dziękuję. Teraz wiadomość na temat miłości dla strzelca. No tutaj nam się pokazało, że to jest ważny temat. Tutaj jeszcze widzę wiadomość, że jeżeli masz jakąś sprawę z przeszłości miłosną, która cię dalej boli, to trzeba wejść głęboko w siebie, uzdrowić Twoje serce, a wtedy pojawi się ktoś nowy. Tak jeszcze tutaj usłyszałam, poczułam. Tak, odpuść swojego ex, czyli dla tych z Was, którzy są w toksycznej relacji, tutaj może być koniec i warto to zakończyć. Dla tych z Was, którzy jeszcze opłakują jakąś byłą relację, z której nie mogą się wyrwać, to już czas to zrobić. Tutaj warto, żebyś poznał sam siebie. Pokazuje się znowu nam, żeby zajrzeć w swoje serce, czego tak naprawdę pragniesz od życia, od miłości. Jeżeli jesteś w relacji, to odpuść stare wzorce i tutaj jest potrzeba tego, żeby poznać swojego partnera bliżej, spędzić z nim więcej czasu, żeby też rozmawiać bardziej o uczuciach, o tym, co cię boli, to was zbliży i wznieci więcej pasji w twojej relacji. Dobrze, teraz wiadomość od aniołów obfitości dla strzelca, co tam z pracą, z pieniędzmi. Okej. Bądź świadomym konsumentem. Czyli tutaj wskazówka, żeby podreperować Twoje finanse, to nie wydawaj na jakieś rzeczy, które Ci się wydają, że ich potrzebujesz, a tak naprawdę to ich nie potrzebujesz wcale teraz. Świadomie kupuj, nawet jedzenie, słyszę,
Tutaj to pomoże ci ruszyć energią i tak jakby zaopiekować się sobą nawet w trudnym czasie, bo wtedy nie trwonisz energii pieniędzy. Tak słyszę. Dobrze. Co tam w zdrowiu dla strzelca? Pamiętaj, to są wskazówki energetyczne. Po porady medyczne warto udać się do lekarza. O, Archanioł Rafael ma dużo do powiedzenia. Okej. Tutaj mamy kartę Oczekuj cudu. Także jeżeli potrzebujesz jakiegoś cudu uzdrowienia, to jest on dla ciebie dostępny w tym miesiącu. Tutaj karta, która mówi o tym, że sprawy w domu potrzebują twojej uwagi i uzdrowienia. Poproś Archanioła Rafaela o uzdrowienie wszystkich twoich relacji i twojej sytuacji domowej i oczekuj cudu, bo to się może wydarzyć. I tutaj też mamy kartę alternatywnej medycyny. Warto rozważyć swoje opcje, zasięgnąć drugiej opinii, albo zrobić research i poczytać, jakie są jeszcze inne metody leczenia na to, co potrzebujesz w sobie uzdrowić, czy to chodzi o ciało, czy o ducha. Okej, teraz afirmacje mocy dla strzelca na czerwiec, a jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego. Masz też szansę takie czytanie wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Dobrze. Afirmacja dla strzelca. Wyskoczyła, jak powiedziałam, strzelca. Moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. I właśnie o tym są te wszystkie lekcje życiowe, dlatego to wszystko się dzieje teraz w twoim życiu, strzelcu, żebyś zaufał swojej intuicji, żebyś zaufała swojemu wewnętrznemu głosowi, bo to cię wyprowadzi z kłopotów, słyszę. Jasne zdanie, wow, dziękujemy. Dobrze, teraz czas na odpowiedź na twoje osobiste pytanie. Pomyśl o nim, weź głęboki wdech, połącz się ze swoją intuicją, która cię prowadzi. Poczuj, która karta to twoja odpowiedź. I teraz ją poznasz. Karta numer 1 to tak i karta numer 2 to nie. Zodiakalny strzelcu, zapraszam cię na moją medytację, która pomoże ci w chwili stresu, lęku. Ten film pojawia się na ekranie, a jeśli chcesz wiedzieć, jakie dobre zmiany zajdą w twoim życiu w najbliższym czasie, to takie czytanie też jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.